Dostałem wniosek do Sądu Lekarskiego o ukaranie. Prawdopodobnie spodziewam się zabrania prawa koniec zawodu. Nie ukrywam, że mam propozycje z ugrupowań, które są obecnie w Sejmie, startowania z list. Uważam, że czas przyszedł. Tak, jeżeli będziemy siedzieć i nic nie robić, jeżeli ktoś mi mówi w tej chwili, że ma biznes bezpieczny, no to może się grubo pomylić. Czas jest ostatni dzwonek, żeby cokolwiek zmienić. Dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów. Dlaczego minister zdrowia Adam Niedzielski nadal jest ministrem zdrowia według pana? Napisał pan ostatnio, że Izba Lekarska nakłada na pana karę oraz że czeka pana drugie postępowanie w sprawie leczenia amantadyną. Jakby pan powiedział coś więcej? Jaką otrzymał pan karę oraz co panu grozi za to, że postanowił pan leczyć pacjentów? Panie redaktorze, ja wyprzedziłem troszeczkę fakty. Bo postępowanie jest oczywiście, i dostałem wniosek do sądu lekarskiego o ukaranie. Nie wiem, jaka kara mnie czeka w pierwszym etapie, ale myślę sobie, że jeżeli złączymy dwa etapy, jeden drugi, to prawdopodobnie spodziewam się prawa, zabrania prawa o koniec zawodu. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej tak się liczy z tym. A ta druga sprawa, jeśli chodzi o amantadynę? Amantyna jest zawieszona chwilowo z tego, z tego powodu, że toczy się postępowanie jeszcze niezakończone zakończone z rzecznikiem w praw pacjenta, oczywiście. Po zakończeniu prawdopodobnie będzie odwieszona i będę oskarżony, że leczyłem niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bo takie postępowania w Polsce już były i są. Wielu lekarzy zresztą państwo obserwujecie, co się dzieje w Polsce i jakie są werdykty, i jakie jest postępowanie Izb Lekarskich. A jaka jest aktualna wiedza medyczna? Jak można leczyć aktualnie? No nie wiem, do tej pory z, a propos leczenia COVID-19 na początku był zarejestrowany randy to wiecie Państwo o tym. Później chyba Molnopi, Molnopiwary i Paxlovir ale nie wiem, jakie są wytyczne do końca, bo w okresie tym pierwszym oczywiście COVID-u nie było żadnych rekomendacji, więc nie było żadnego leku znanego w leczeniu poza remdesivirem. A to co dalej, ten remdesivir jest wdrożony w leczeniu? Znaczy to była taka dziwna sytuacja, no bo te badania były bardzo krótkie, bardzo niejasne. One były za, było zatwierdzone do leczenia. Później okazało się, że była WHO całkiem po badaniach Stwierdziło, że kompletnie nie działa, aczkolwiek w Polsce jeszcze był stosowany długi czas, czasu po o decyzji WHO. W Polsce nadal trzeba nosić maseczki w szpitalach, przychodniach i aptekach. Nosi pan maseczkę? Yy, szczerze mówiąc, nie noszę i nosić nie będę. Z tego powodu, że to jest moje ryzyko, że mogę się zarazić. Prawda? Z tego powodu, nawet że mam alergię czy inne rzeczy, po prostu źle się czuję, może mi to szkodzić na jakieś zdrowotne rzeczy i uważam, że nie zabezpiecza mnie, dlatego że zwykła maseczka nie zabezpiecza jednak drobny cząsteczek wirusa. Ono może pomagać, ok, w porządku, ja nie, nie jestem przeciwny temu, że ktoś tam może maseczkę nosić. Oczywiście ten chory, który zakłada sobie maseczkę, może zmniejszyć rozprzestrzenianie się drogą kropelkową infekcji. Tutaj nie będziemy dyskutować na ten temat. Dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów. Dlaczego minister zdrowia Adam Niedzielski nadal jest ministrem zdrowia według Pana? Nie wiem, akurat, czy on za wszystko odpowiada, czy dodatkowo doradcy. To trzeba by dokładnie rozstrzygnąć wszystkie elementy, akurat. Trudno mi go ocenić jako ministra do końca, akurat. Jakie decyzje, dlaczego zapadały, z jakich rekomendacji, bo myślę sobie, że decyzje, które są podejmowane przez pana ministra Niedzielskiego, nie są decyzjami jednostronnymi, tylko na skutek jakichś pewnie posiedzeń, opinii doradców i wiele innych rzeczy na to się składa akurat i trudno mi to rozstrzygać do końca. A może Pan tak wprost nie może powiedzieć, bo wiadomo, Pan prowadzi przychodnię, która jest w jakiś tam stopniu uzależniona od Ministerstwa Zdrowia. To znaczy się powiem tak pośrednio, tak, no bo my pracujemy w służbie zdrowia i wiadomo, że pracujemy na zasadach i publicznej, i prywatnej jednostki i świadczymy usługi takie i takie, więc pośrednio oczywiście jesteśmy ze składek podatników, tak samo finansowanie w jakiś sposób i świadczymy te usługi bezpłatnie dla pacjentów, oczywiście, że tak. Założył Pan partię Wspólnie dla Zdrowia. Zbliżają się wybory. Planuje Pan start? Powiem tak. Partia jest założona, nie ma żadnych przeszkód. Jest trudno stworzyć struktury na początku od zera. Jest to naprawdę wyzwanie... Chyba w tej chwili praktycznie przekraczające moje możliwości. Aczkolwiek myślę sobie, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą swoją pewną pierwotność rozwijać. Aczkolwiek nie ukrywam, że mam propozycje z ugrupowań, które są obecnie w Sejmie, startowania z listy Akurat nie muszę to rozważyć za i przeciw i w którym kierunku się stawi dlaczego. Z jakich ugrupowań? Nie będę tracąc na razie szczegółów, bo jest kilka propozycji. Muszę rozważyć za i przeciw, jak to wszystko będzie wyglądało, bo na pewno nie chciałbym zawiesić swoich poglądów czy swojego stanowiska. Chcę być lekarzem, który ma swoje zasady i to kontynuować do tej pory jak kontynuowałem. Taka jest zasada ewentualnie przyszłego, ewentualnie mego Wiemy, że minister Warhoł stawia się za panem to może właśnie Solidarna Polska panu wysyła propozycję startu w listach? Panie redaktorze, ja na to pytanie odpowiedziałem już. Na razie nie będę wypowiadał się w tej kwestii, od kogo i dlaczego. To jeszcze za wcześnie. Myślę sobie, że do czerwca ta informacja wypłynie. Dobra. No przynajmniej mam teraz termin, kiedy to wypłynie, także coś tam udało mi się teraz dowiedzieć. Załóżmy, że dostałby się pan do Sejmu i byłaby taka możliwość, że zostałby pan ministrem zdrowia. Co by Pan wprowadził w pierwszych studniach? Ja pisałem tam między innymi w tym piśmie ostatnio o Izbach Lekarskich, i to jest w ogóle namiastka tego, co trzeba zrobić w służbie zdrowia akurat. Także pracy jest pewnie ogrom. Powiecie Państwo, że jak to dzisiaj tak wygląda, że kolejki są niewiarygodne. Myślę sobie, że połowa osób musi korzystać z prywatnej służby zdrowia. Bo terminy są niebotyczne, i żeby się dostać ze specjalisty w tej chwili, to myślę sobie, że ktokolwiek jakiś szanuje swoje zdrowie, ma pieniądze i idzie wtedy prywatnie. Uważam, że tutaj powinien my się określić. Owszem, można finansować lekarzy dosyć wysoko, no ale myślę sobie, że chyba przychodzi czas, żeby się określić, bo lekarz pracuje w tej chwili na 10 etatach, na 10 jednostkach. Czy to jest potrzebne? Myślę sobie, że nikomu to nie jest potrzebne. Lekarze, żeby zarobić, pracują w ten sposób. Pacjenci nie mogą to się dostać, i błędę koło się zaczyna. Uważam, że trzeba byłoby rzeczywiście taki był pomysł, czy lekarzy nie ograniczyć do jednej jednostki, zapłacić oczywiście właściwie pieniądze i te rzeczy uporządkować. I, bo mówię, czasami mówimy o składce zdrowotnej, że podnosimy czy nie podnosimy. Ja twierdzę w tej chwili, że i tak płacimy dużo większą składkę. Bo mamy firmy medyczne, które ubezpieczają dodatkowo wiele korporacyjnych przedsiębiorstw. To są duże pieniądze, proszę Państwa. I każdy z nas, albo większość z nas, wykłada jeszcze potężne pieniądze prywatnie, czy na zabiegi, czy na wizyty lekarskie. I to są rzeczy, które trzeba było normować w jakiś sposób, prędzej czy później. Od tego będziemy zaczęli po prostu. Czyli ogólnie jest duża szansa, że zobaczymy pana na listach wyborczych jakiejś partii w zbliżających się wyborach, bo dużo osób właśnie nawet oczekuje tego, że właśnie tacy ludzie jak pan będą startować w wyborach, ludzie uczciwi, ludzie, którzy w czasie próby zachowali się jak trzeba. Panie redaktorze, jest duża szansa, uważam, że warto w to się zaangażować z tego względu, jeżeli nie zrobimy my tego kto, to, kto zrobi to inaczej? Uważam, że czas przyszedł, bo teraz tak, jeżeli będziemy siedzieć i nic nie robić, jeżeli ktoś mi mówi w tej chwili, że ma biznes bezpieczny, no to może się grubo pomylić. Prędzej czy później. Dlatego uważam, że czas jest ostatni dzwonek, żeby cokolwiek zmienić i wpłynąć na inny kształt państwie inne w ogóle zasady. Mamy tu wiele y, przykładów z różnych dziedzin, od przedsiębiorczości, od rolnictwa, y, czy w ogóle biznesu, zakładów pracy i tak dalej, służby zdrowia. To są, y, temat jest rzeka i uważam, że każdemu, kto, komu zależy na dobrze, y, dobro y, Polski powinien się zaangażować i wpłynąć cokolwiek zmienić jeszcze. Mam pytania od internautów, kilka pytań. Pani Agnieszka Wolska pyta. Panie redaktorze, trudno mi się odnieść do szczepionek. Ja spodziewałem się, że szczepionki mogą się rozminąć, bo jeżeli obserwujemy doświadczenia wieloletniego, które ja mam w leczeniu chorób wirusowych i to ciężkich przebiegów, to jeżeli mieliśmy przykład grypy, że szczepionka się wymyka, wirus się wymyka, mutuje się, i spodziewaliśmy się, że, że sytuacja będzie podobna. I gdyby nawet, nie będę tutaj już rozdzielał, na ile ona była skuteczna, na ile ona nam pomogła w, w, w COVID-19 pierwszej wazie, to trzeba byłoby naukowców rzeczywiście rzetelnych, żeby to sprawdzili. A w dzisiejszy czas trzeba powiedzieć jasno, że nie byliśmy pewni, nie wiedzieliśmy wszystkiego, i to trzeba powiedzieć powiedzieć, dlatego te szczepionki rozmijają się bardzo często z pomutacji i to takie, takie są doniesienia po prostu. A co do pierwszej fazy, trudno mi się odnieść akurat w tej kwestii. I teraz tak, nie żałuję na pewno tego, co powiedziałem, że zawsze mamy wiele chorób zakaźnych, powinno się. Współdziałać, czyli nie, 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 nie oceniajmy nawet szczepionkę, nie dochodzimy jeszcze. Zawsze powinniśmy współdziałać. Szczepienie plus leczenie nie powinno nigdy się tego rozdzielać i to wszystko się powinno uzupełnić w każdej kwestii. Dlatego apelowałem, że nawet jak nie mamy teoretycznie skutecznego leku, to nawet leczenie objawowe, typowo objawowe przy badaniu lekarskim daje szanse większe niż nieleczenie po prostu. I na każdym etapie pacjenta trzeba badać, leczyć, i o to apelowałem i będę apelował, że nie można zamykać kraju, zamykać ludziom służby zdrowia, bo yy, wynikła z tego katastrofa. Nadal ma pan zakaz leczenia amantadyną? Pana przychodnia. Tak, werdykt jest, nie został odwołany przez sąd administracyjny, więc jestem w zakazie, nie ordynuję, nie leczę, bo nie można mi tego robić. Po prostu prawo ktoś stworzył, tak jak stworzył. Gdyby nawet było to absurdalne, no takie są przepisy akurat i tego nie przeskoczyć, nie przeskoczę w żaden sposób. Z tego, co mi się udało ustalić, to przynajmniej 9 przychodni w Polsce ma taki zakaz, czyli nie jest pan jedyny. Myślę sobie, że takich zakazów jest dużo więcej. Bo z tego, co do mnie docierały informacje, no to jest na pewno takiej lekarzy dużo, dużo więcej. Pani Gosia, o... co może pan doktor opowiedzieć o skali powikłań po szczepieniach? Takie pytanie jest. Dla pani Gosia odpowiem w ten sposób, że my faktycznie nie mamy dostępu do wszystkich działań niepożądanych. Są pewne pewnie nieścisłości. Myślę sobie, że to nie jest do końca monitorowane, tak powinno być. Po prostu. My, jako lekarze, powinniśmy mieć prosty symbol ICD, żeby go kliknąć bez jakiejkolwiek papierologii zbędnej. I myślę sobie, żeby to było łatwiej i prościej. Wtedy byśmy mogli mieć ocenę całkowitą sytuację. Co prawda, ja mam jakieś głosy tam z internautów, tak czy inaczej, ale właściwie nie mamy dostępu do wielu rzeczy, żeby to ocenić do końca. Pan Rafał, co pan sądzi o ludziach z kręgów decyzyjnych władzy, którzy doradzali i decydowali w czasie pandemii o procedurach, które wdrożono? Powiem tak: wiele procedur było nietrafionych. Niestety, i teraz tak, taki przykład jaskrawy dam, z chyba stycznia 2021 roku, gdzie po raz kolejny chciano zamknąć, czeka nam kraj. Ja też występowałem między online w Komisji Zdrowia, która się zajmowała tym tematem. I powiedziałem jasno: jeżeli zamknę kraj, to my się nie podporządkujemy tym przepisom. I pamiętacie Państwo, że mówiono w ten sposób, że zbliża się omikron. I ludzie będą, jeżeli nie zamkniemy kraju, ludzie nam umierać będą na ulicy, a nic takiego się nie stało. I teraz tak, ówczesna rada medyczna, czy inni doradcy wygraliby w ten sposób. Zamyka, zamknęliby kraj i opublikowali wielki, wielki sukces, by opublikowali, że zobaczcie Państwo, zobacz, zamknęliśmy kraj i porady, poradziliśmy z, z Omikronem. Stało się odwrotnie. Nie zamknęli kraju. I nic takiego się nie wydarzyło. To była pierwsza jawna porażka, która przyczyniła się między innymi do dymisji Rady Medycznej, o której wiemy. Daję tylko przykład jeden z jaskrawych przykładów, jak to wszystko działało, jak ludzie łykają pewne rzeczy strachu, lęku, paniki i dezinformacji. Sebcio 17. W jaki sposób można panu pomóc? Myślę sobie to, co powiedziałem: nie być biernym. Robić wszystkie, czytać posty, zaczynamy chwili coraz więcej yy, pewne rzeczy robić. Yy, chcemy zmienić, yy, między innymi struktury też izb lekarskich. tutaj opisałem ostatnio. Uważam, że zaangażować się, pójść do wyborów, poprzeć ludzi, których znacie, którym możecie zaufać, ale to trzeba pójść solidarnie, solidarnie startować. Rzeczywiście, osoby niezależne, które by chciały nawet startować w ugrupowaniach obecnych politycznych, ale mieć jakby niezależną swoją koncepcję, nie być podatnym na tak zwaną solidarność partyjną, jeżeli ona nie służy albo jest szkodliwa, nie podpisywać się pod tym, oczywiście. Wiem, że gra pan w piłkę nożną. Uprawia pan jeszcze jakiś sport? Gram w piłkę nożną. Myślę sobie, że chodzę sobie pewnie na do lasu, na grzyby chętnie. Jak jest sezon? Oczywiście. Jest taka moja mała, fajna pasja, która daje wielkie, duże przyjemności i relaksu, i wydychania świeżego powietrza, które teraz mniej w Polsce, oczywiście. A gramy w piłkę dwa razy w tygodniu. Wczoraj graliśmy akurat, przegraliśmy co, prawda? Mieliśmy słaby skład dzienników, ale to już detal. Na jakiej pozycji pan gra? Tak się da. Oldboje Nawet... w tym wieku nie wymagają niewiele ile, nie wiadomo czego, w wieku 60 paru lat, ale to dobrze, że chodzę i dobrze się czuję po takim meczu. Jest to jakby dla mnie kredo, że muszę wyjść, nie ma znajomych, nie ma polityki, nie ma pacjentów, jest piłka nożna, w tym okresie muszę pójść dwa razy w tygodniu. Jak się nazywa drużyna Oldboyów? Powiem tak, to jest taka, może myślę sobie, że znawa, znana nawet marka, my gramy tak zwane, nazwa jest też ciekawa, Drink All Boys, to była taka historia, świętej pamięci pan Krzysztof Dominiak stworzył taką drużynę, on grał kiedyś w łódzkiej drużynie, przyjechał do Przemyśla, i ta historia takich kontaktów nam się utrzymała, bo co roku jest taki turniej, przyjeżdża łódź, wieliczka, Karpaty Lwów i mamy taki sparring raz do roku międzynarodowy. I gramy od wielu lat w tym samym składzie. Oczywiście ludzie się zmieniają, bo przychodzą nowi, odchodzą, niektórzy niestety umierają nam akurat. I ta drużyna się nam trzyma już chyba 20, kilka, czy 30 lat. Po meczu na drinka idziecie? Taka nazwa, nie wiem. No, uważam, że te kobiety spotykają się, mężczyźni, tak samo spotykamy się czasami w gronie męskim. To jest takie fajne, niestresujące spotkania, akurat. I czasami raz na jakiś czas robimy oczywiście miny, urodziny. I takie spotkanie rzeczywiście ma miejsce. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. No i czekamy na tą decyzję odnośnie wyborów. Także na pewno będę się chciał jeszcze z panem połączyć w tym czasie, kiedy już coś będzie wiadomo. Tak, oczywiście, bardzo chętnie. Także spotkam się z panem jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panu.